Do 27 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie powierzchniowe za rok 2023 złożyło blisko 44 tysięcy rolników. Nabór potrwa do 15 maja. Nabór rozpoczął się 15 marca. W ramach wniosku o przyznanie dopłat rolnicy mogą ubiegać się między innymi o wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, pomidorów, truskawek czy roślin strączkowych na nasiona, pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną, a także o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych. Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji e Wniosek Plus dostępnej na platformie usług elektronicznych. Sposób logowania do systemu jest taki sam jak w zeszłym roku. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub potrzebują wsparcia technicznego przy składaniu wniosków, mogą liczyć na pomoc pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Skorzystać można również ze specjalnej infolinii, która działa w dni robocze w godzinach 700 19 oraz w soboty od 10:00 do 16:00. Nabór wniosków trwa do 15 maja. Dokumenty będzie można dostarczać również po tym terminie, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1%. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji